Natalia Ziętowska, witam i zapraszam na serwis informacyjny telewizji SLD. Politycy grali dla bogatyni. W ostatni czwartek na stadionie Polonii Warszawa politycy z wszystkich klubów parlamentarnych zagrali w charytatywnym meczu piłki nożnej. Każdy z klubów mógł również sprawdzić swoje siły w starciu z drużyną Orły Górskiego. Nie to jednak było najważniejsze, bo najważniejszy był cel, a cel był bardzo szczytny – pomoc mieszkańcom Bogatyni. W czwartkowe popołudnie przy ulicy Konwiktorskiej, czyli na stadionie Polonii Warszawa, politycy rozegrali wyjątkowy mecz. Wyjątkowy, bo cel był wyjątkowy. Zbiórka pieniędzy na rzecz ofiar powodzi w Bogatyni. Wszyscy byliśmy przerażeni tym, jak ogromna była ta fala, która zmiotła te piękne budynki i ginęło troje ludzi. Trzeba zagrać. To jest nasza powinność obywatelska. Wszyscy pracują, myślę, w swoich okręgach, posłowie, senatorowie, działacze zbierają, robią różnego akcje, prawda? Natomiast tutaj jest taka akcja pokazania, że jesteśmy w stanie się po prostu zjednoczyć, coś zrobić. Się cieszę, że ta inicjatywa została podjęta. Bardzo ciekawa impreza. Myślę, że środki z tego będą, no może nie kolosalne, ale znaczące. Wielu osobom dotkniętych powodzią to pomoże. Celem pomocy dla powodzian w Bogatyni robimy coś, co nam bardzo na co dzień brakuje. Brakuje nam ruchu, takiej zdrowej rywalizacji. Się cieszę, że dzisiaj nie ma różnic politycznych. Rywalizujemy ze sobą i chcemy, żeby w jakiejś cząstce chociaż pomóc powodziom. Także super sprawa, super zabawa i super cel. Ja myślę, że to jest nasz szczytny cel. Takich imprez, żeby pomóc naszym rodakom w ciężkich sytuacjach. Jeśli chodzi o powódź Bogatyni, gdzie praktycznie pół miasta zostało zrujnowane. To nie tylko takie mecze się powinny odbywać, ale trzeba dać sobie sprawę, że nasi rodacy są w tej chwili w ciężkiej sytuacji, jeśli chodzi o Bogatyni. W meczu wzięli udział przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych. Sojusz Lewicy Demokratycznej reprezentował m.in. Ryszard Kalisz oraz Marek Siwiec. Jak przystało na sojusz, nie zabrakło również kobiet. Paulina Piechna-Więckiewicz, jedyna kobieta na boisku, wspierała drużynę jak tylko mogła. Bardzo dobrze się czuję. 28 lat nie byłem na boisku, bo ja się boję tego sportu, bo to jest sport szalenie wymagający. Jestem indywidualistą. No ja gram na co dzień. Kiedyś na tym stadionie właśnie Polonii grywałem jako młody chłopak, bo tu niedaleko mieszkałem na Bielanach w Warszawie. Tu właśnie na tym boisku i na tym tu obok. Także dla mnie tu już nic nowego. Polonia wygląda tak jak te 30 lat temu. Kluby parlamentarne najpierw zagrały między sobą. Następnie każda z reprezentacji parlamentarnych stanęła do walki z Orłami Górskiego. Ja to kibicuję Orłom Górskiego. Tak, bo my politycy to traktujemy, powinniśmy traktować piłkę nożną czy tenis, którego jestem kapitanem reprezentacji, jako rekreację i wyrzucenie tych złogów nerwowych, które nie wiadomo dlaczego to ważą politycy. A nie ma się co denerwować, trzeba budować nową rzeczywistość. Myślę, że cel jest najważniejszy. A i tak wiemy, kto wygra, bo wygra reprezentacja Orłów Górskiego. No przecież naszpikowana gwiazdami piłkarskimi, nie mamy tam raczej pewnie żadnych szans. Choć nie wynik meczu był tu najważniejszy, a jego cel, to żadnej z drużyn nie zabrakło ducha rywalizacji. Z kolei sami politycy w nowej roli, bo w roli piłkarza odnaleźli się bez najmniejszego problemu. Ja myślę, że moja forma jest porównywalna z formą Rysia Kalisza. Tutaj zbliżam się powoli do tej jego formy. No, w młodych latach człowiek biegał za piłką. Ja nawet piłkę ręczną grałem, znaczy nawet. Grałem bardziej w ręczną, a w nogę no to jak każdy chłopak. Doskonale, jak wiecie, ja po ostatnim posiedzeniu Sejmu poszedłem na badania, od razu mi na 10 dni w szpitalu zatrzymali, ale wyleczyli. Nie, zobaczymy. No. Zobaczymy jak kondycja, zobaczymy jak forma w grze. No. Motoryczna forma, taka mentalna jest doskonała. Widać, że jesteśmy spoceni. Jeden fal się zdarzył, także widać, że jest rywalizacja, ale jest fajnie, jest sportowa rywalizacja, jest sympatycznie, o to chodzi. Podczas rozgrywek odbyła się również licytacja koszulek z autografami gwiazd piłki nożnej oraz polityków. Zbiórka pieniędzy okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę, bo podczas meczu udało się zebrać około 10 tysięcy złotych. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Orły Górskiego. Przed Komendą Rejonową Policji Warszawa-Śródmieście Federacja Młodych Socjaldemokratów zorganizowała konferencję prasową. FMS złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia wraz z wnioskiem o ściganie na tzw. koczowników sprzed Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.
Federacja Młodych Socjaldemokratów złożyła w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa-Śródmieście wniosek o podjęcie przez organy ścigania działań w zakresie ustalenia, czy nie doszło do naruszenia przepisów prawa przez osoby okupujące Pałac Prezydencki. Naruszenie prawa miałoby dotyczyć m.in. zakłócenia porządku publicznego czy nielegalnego zwołania zgromadzenia. FMS domaga się ukarania winnych oraz sprawdzenia w ramach czynności policji, czy umieszczenie krzyża było zgodne z prawem. Od kilku miesięcy mamy do czynienia ze specyficzną sytuacją, która ma miejsce na krakowskim przedmieściu pod Pałacem Prezydenckim. W naszej ocenie doszło być może do naruszenia przepisów prawa kodeksu wykroczeń i krótkie uzasadnienie do tego. W naszej ocenie doszło przez osoby okupujące tzw. koczowników miejsce pod Pałacem Prezydenckim do lekceważenia konstytucyjnych organów państwa, do zakłócania porządku publicznego, wywoływania zgorszenia w tym miejscu, gdzie urzęduje prezydent, gdzie urzęduje władza świecka w Polsce. Nielegalnego zgromadzenia bez wymaganych zezwoleń, w tym decyzji. Nielegalnych, gorszących napisów na transparentach umieszczanych w tym miejscu. Ostatnio również przez koczowników spod Pałacu Prezydenckiego doszło do wystawienia pewnego rodzaju tablicy, gdzie każdy obywatel, każdy mieszkaniec może wpisać, co sądzi na temat tego wydarzenia, inwektywy. Tak w demokratycznym państwie nie może być i nie może być to akceptowalne. Jednocześnie zgłaszamy zawiadomienie w naszej ocenie o wykroczeniu, o posadowieniu obiektu małej architektury, jakim jest krzyż, właśnie w tym miejscu. Domagamy się już nie podpisami, już nie apelem, który, jak wiecie Państwo, został przyjęty przez Kancelarię Prezydenta, ale do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Tym razem domagamy się od organów ścigania zajęcia stanowiska i unormowania sytuacji prawnej w tym zakresie. Dla nas jest to sytuacja niezrozumiała, kiedy prezydent miasta, pani profesor prawa, Hanna Gonkiewicz-Wals polemizuje z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisławem Komorowskim, jednocześnie pochodząc z tej samej partii Platformy Obywatelskiej. Oznacza to, że nie są w stanie znaleźć dialogu między sobą i za pomocą mediów, pism, wykorzystując radnych miasta stołecznego Warszawy, chcą unormować zaistniały spór. Znamiennym jest, że krzyż stoi przed Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to teren, który należy do kancelarii. Znamiennym też jest, że w tym wypadku w naszej ocenie doszło do wykroczenia i dlatego organem władnym do podjęcia stosownych czynności jest policja, ewentualnie Straż Miejska w tym zakresie. I tą informacją kończymy wydanie dzisiejszego serwisu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.